Co jest największym wyzwaniem przy zielonej transformacji nieruchomości, budownictwa? Jaka jest perspektywa architektów? Z perspektywy architektów chyba największym wyzwaniem jest zmiana świadomości. Niestety musimy się wszyscy, zarówno my projektanci, jak i inwestorzy, przekonać do pewnych zmian, które musimy poczynić. Jest to proces moim zdaniem nieodwracalny i musimy się dostosować do tego, co jest w legislacji. Musimy się dostosować, jakie są trendy w budownictwie i w architekturze, więc czeka nas wiele wyzwań. Natomiast w dniu dzisiejszym uważam, że mamy dużo wyzwań. Duże wyzwania są po stronie zamawiających. My jesteśmy usługodawcami, projektujemy tak, jak od nas wymaga inwestor. Jeżeli inwestor i zamawiający nie ma świadomości pewnych zmian, to jest dla nas wyzwanie, żeby go przekonać, że te zmiany, które powodują i energooszczędność, i zielone budownictwo w każdym wymiarze, mają sens. Czy w Polsce powstaną drewniane budynki? I nie mówię tutaj o takich budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych, tylko dużych komercyjnych obiektach, które pojawiają się, czy już od dawna pojawiają się na przykład w Skandynawii. Jakie tu są wyzwania, największe przeszkody? Przede wszystkim to są wyzwania leżące po stronie warunków technicznych. To są sprawy pożarowe, które ciągle nas blokują w pewnych rozwiązaniach. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest pewnych naszych przyzwyczajeń, tradycji. Uważamy, że budownictwo drewniane jest mało trwałe, jest tymczasowe. To w pewien sposób jest mit, który musimy obalić, ponieważ na całym świecie powstają, tak jak pani powiedziała o Skandynawii, no tam tradycje budownictwa drewnianego są bardzo trwałe i tam praktycznie każdy obiekt jest budowany z technologią drewna, więc wydaje mi się, że nie ma się czego bać. Musimy pewne rzeczy przejść, musimy je przetrawić i zmienić w świadomości przede wszystkim inwestorów i projektantów. Natomiast to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że na pewno wiele musimy zrobić w kwestii edukacji. To są technologie, które u nas praktycznie kiedyś były bardzo mało stosowane. Od pewnego czasu pojawiły się pewne technologie, które dają olbrzymie możliwości i tutaj można wymienić wiele przykładów, choćby z Finlandii, Skandynawii, ale również z Austrii, gdzie buduje się budynki zarówno mieszkalne, jak i biurowe w wysokości do 7 kondygnacji czy 8 i naprawdę one funkcjonują w przestrzeni publicznej znakomicie.